Nie pasują tutaj, ale są. Czterech mężczyzn o ciemnej karnacji i pięknych oczach z długimi rzęsami, o ciężkich, spracowanych dłoniach. Patrząc na nich, masz wrażenie, że gdyby nie pracowali fizycznie, gdyby świat nie zostawił na nich tylu głębokich śladów, byliby kimś zupełnie innym. A tak, te pęknięte paznokcie, koszule jeszcze sztywne od nowości i wciśnięte na zmęczone ciała, skóra oddychająca nareszcie po długim niemyciu i przestraszone spojrzenia. Wiesz, że kiedy poproszą o rachunek, będą długo liczyli, czy wszystko się zgadza i czy nikt ich nie oszukał. Nie zostawią na piwku, bo nie wiedzą, że należy. To ich niepewne wydawanie z trudem zarobionych pieniędzy. To liczenie każdego grosza, choć przecież pozwolili sobie, zdecydowali się. Ta ulga, kiedy nagle uspokaja ich myśl, że zarabiają tyle, że mogą, że zapracowali. Długo będą wlewać w siebie alkohol, zanim rozpuszczą wstyd bycia nie na miejscu. Będzie to jedyny raz, kiedy postawisz komuś kolejkę. Zamówisz na barze cztery wódki, zapłacisz i przyniesiesz im do stolika. Dla was, panowie.